Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Małopolsce. Swoje miejsce na ziemi, wydające się być bardzo blisko nieba, znaleźli tu Kasia i Leszek Górni. Stworzyli wyjątkową górską samotnię, położoną między górskimi szczytami, lasami i potokami. By do nich dotrzeć, z pewnością potrzebne jest auto z napędem na 4 koła. To miejsce, gdzie można zaznać ciszy i odpocząć od miejskich wrażeń. To nietypowa osada górska, gdzie nie ma ulic, samochodów, tylko natura. Poza tym nie brakuje tu zwierząt, alpak, psów czy koni huculskich. Magiczne chaty z klimatem położone są na Dziewiczej Polanie, wysoko w górach, z przepięknym widokiem na całą panoramę Tatr i Gorce. Jaka jest Wasza historia w tym miejscu? W zasadzie to powinnam zacząć od tego, dlaczego tutaj jesteśmy. Przeprowadziliśmy się w 2013 z Bieszczad, a jesteśmy tutaj dlatego, że przywieźliśmy ten oto wóz tutaj, który stoi u nas na werandzie. Właśnie z Ochotnicy, kilka lat wcześniej, kiedy jeszcze nie mieliśmy planów takich związanych z wyprowadzką z Bieszczad, bo bardzo chcieliśmy tam być, ale jak zaczęliśmy szukać jakiegoś nowego miejsca na ziemi, gdzieś wysoko w górach, bo zawsze o tym marzyłam, to okazało się, że jest takie miejsce jak Ochotnica Górna, którą poznaliśmy właśnie te kilka lat wstecz, wcześniej. I dzięki temu znalazłam ogłoszenie, które po prostu wiedziałam, że to będzie na pewno to miejsce. Pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz się tutaj pojawiłaś, co sobie pomyślałaś i co tutaj było? Powiedz. Przyjechaliśmy, była zima, było bardzo dużo śniegu, świeciło pięknie słońce, no i był oczywiście ten widok zapierający dech w piersi. Widok na Tatry, no cała reszta była kiepska, bo po prostu było widać, że będzie to naprawdę niezłe wyzwanie dla nas. Stare gospodarstwo, stare domy, kryty sidingiem białym, takim bardzo amerykańskim, stodoła, no i perspektywa remontu wieloletnia tak naprawdę. Początki pewnie nie były łatwe. Tak, początki były straszne. Zamieszkaliśmy tutaj w maju, więc teoretycznie powinno być już bardzo fajnie, ciepło i w ogóle super. 20 maja opuszczaliśmy Bieszczady i przyjechaliśmy w Gorce z całym swoim dobytkiem. Jechaliśmy na kilka samochodów, przyjaciele nam pomogli to wszystko przywieźć. Było tego sporo. No i słuchajcie, okazało się, że wjeżdżamy tutaj, jest jeszcze piękna pogoda, po czym następnego dnia już wiesz, wszystko się krzaczy i jest zimno. W nocy jest 0 stopni. Mieszkaliśmy tutaj, ale w ogóle tutaj wyglądało zupełnie inaczej. Była to stodoła, gdzie były bardzo duże przerwy między deskami. Dzieciaki spały w odzieży termicznej, my tak samo w dresach, w kurtkach, w czapkach. I mieliśmy rozstawione namioty, żeby nam było ciepło. Chowaliśmy się w wanience takiej przy kozie, która nas dogrzewała. No ale słuchaj, no czego się nie zrobi dla takiego życia w takim miejscu. Górni znaleźli w Gorcach ciszę i spokój, a także codzienną radość bycia, którą dzielą się z innymi. Wszędzie widać ich artystyczne dusze. Tutejsze meble i ozdoby są tworzone właśnie przez nich. Jaki mieliście pomysł na życie tutaj? W zasadzie to było tak, że jak sprowadziliśmy się z Bieszczad w Gorce, to początkowo chcieliśmy już być sami, tak? Mieliśmy troszeczkę, jakby po Bieszczadach byśmy trochę tak przesyceni gośćmi, ludźmi, chcieliśmy uciec gdzieś właśnie wysoko w góry i zaszyć się tutaj. I w zasadzie nie mieliśmy pomysłu, nie wiedzieliśmy, czym się będziemy zajmować. Jesteśmy jakby kreatywni i stwierdziliśmy, że tak naprawdę możemy robić cokolwiek, więc tak naprawdę tego się nie obawialiśmy. I w każdym bądź razie, no, pierwszą rzeczą, którą zaczęliśmy robić, to zaczęliśmy robić meble. Mieliśmy też kozy, właśnie chcieliśmy mieć zwierzęta, więc kupiliśmy szybko 3 kozy karpackie. Weszliśmy, okazało się po roku już może nawet, w program zasobów genetycznych i stworzyliśmy potem lata później największe stado prywatne kóz karpackich w Polsce. I tak w zasadzie narodził się też pomysł, że chyba jednak musimy wrócić do tego przyjmowania gości. Postanowiliście się podzielić swoim szczęściem z innymi. Właśnie, dokładnie. Wiesz co, to powiem Ci szczerze, że tak jak jakby obcowaliśmy z tą naturą i z tym tutaj pejzażem, z tym klimatem,
to stwierdziliśmy, że to chyba jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł, żeby jednak tych gości tutaj zaprosić. I początkowo była to taka malutkie mieszkanko tutaj obok i tam zaczęliśmy przyjmować gości. W zasadzie na start pożyczyli nam pieniądze nasi przyjaciele, którzy zresztą malowali z nami ściany tutaj, żeby wszystko było gotowe na przyjazd pierwszych gości. I tak zaczęło się w zasadzie to wszystko rozkręcać i każdy jakby pieniądz, który zarobiliśmy z tego małego mieszkanka, inwestowaliśmy w to gospodarstwo, zresztą nadal tak jest, nie? Także w zasadzie myślę, że nie trzeba mieć pomysłu takiego na start. Ważne, żeby być otwartym, że gdy się, wiesz, pomysł pojawi w trakcie, żeby go po prostu chwycić i tyle. I go dostrzec, że dokładnie, to jest ten sposób na życie. Dokładnie. Widzę tutaj taką artystyczną duszę w środku u Was, w każdym domu właściwie. Tworzycie te wszystkie meble. Tak, tak, robimy, no, robimy sami. Tworzymy od prostego rysunku, poprzez całą realizację, wiesz, te wszystkie rzeczy po prostu szlifujemy, wiesz, ręcznie. A jak tutaj się żyje? Bo właściwie można powiedzieć, że żyjecie praktycznie pod gołym niebem, bardzo blisko nieba. Tak. Wysoko. Dokładnie. Jak się żyje na co dzień? Bo na pewno nie jest łatwo, jak Was tutaj zasypie, zawieje. Tak, to jest główne pytanie naszych gości, jak radzimy sobie zimą. Więc tak, początki były ciężkie, bo nie było nas stać na to, żeby tutaj zainwestować w ogóle w takie sprzęty, wiesz, ciężkie, zimowe. Więc zdarzało nam się nosić owiec dla koni, bo mamy też konie. Na plecach albo na sankach ciągnąć za sobą, ale no, okazało się, że to jest w zasadzie za duży stres jakby związany z tym, że możemy sobie tu nie poradzić, a już przyjmowaliśmy gości. Więc gdzieś końcówką listopada, początkiem grudnia, jak tak nieźle dowaliło śniegiem, poprosiliśmy naszego przyjaciela, żeby przywiózł nam taki stary ratrak. I dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie teraz sobie poradzić. No, mamy też skuter śnieżny, więc to ułatwia nam taki szybki transport. A co sobie myślisz, jak patrzysz, Ano, przez okno? Czy myślisz o tym, że to jest to twoje miejsce na ziemi, że tak miało być i tak powinno być do końca życia? Tak, myślę, że właśnie tak jest i dokładnie to, co mówisz, to tak właśnie się czuję. Patrzę na ten widok, na te góry i ciągle nie mogę w to uwierzyć, że tu jestem i w zasadzie, wiesz, zastanawiam się, kiedy ten czas minął, tak, tak szybko. Wydaje mi się, jakby ta przeprowadzka była wczoraj wręcz, bo każdego dnia te Tatry widzę inaczej. I Tatry, Gorce i w ogóle tą całą naturę, czy jakieś takie startujące na przykład z dolin chmury, wiesz, to wszystko jest takie piękne. Jestem romantyczką, więc dla mnie w zasadzie, powiem tak śmiesznie, ale jaram się, wiesz, nawet zwykłym kwiatkiem, nie na łące. Dlatego to miejsce jest jakby takim, no, naprawdę spełnieniem. Jesteście samowystarczalni, prawie, że można powiedzieć. Myślę, że tak. Myślę, że ogarniamy większość rzeczy, które można zrobić. No bo jeżeli inny człowiek to umie, to dlaczego my tego nie umiemy robić? No a mieszkanie w takim miejscu, no faktycznie, no dzwonić po hydraulika albo elektryka, no to można się nie doczekać nawet go, nie? Jeżeli nawet by taki był. A więc działamy sami, nie? Macie tutaj naprawdę pięknie, przyjeżdża do Was sporo turystów. Chociaż to oczywiście nie jest miejsce przeludnione, taki slow life tutaj naprawdę czuć. Jak reagują ludzie na to miejsce? No, myślę, że im się podoba, tutaj nie chwaląc się. Oczywiście też mamy taką naszą ofertę skierowaną do takich ludzi, co lubią takie klimaty. Nie ma słowa. Więc trzeba do nas niekiedy podejść, niekiedy jest dużo śniegu. A więc tak jakby sobie porąbać drzewa do kominka, oczywiście używanie mamy swoje, ale no ludzie stali się wygodni, by chcieli mieć wszystko, żeby im rozpalić nawet w kominku. Więc oferta jest skierowana do takich, którzy lubią albo chcą zasmakować chociaż troszeczkę takiego życia, a ci, co chcą jechać do hotelu, no to kierujemy ich w drugą stronę. Rozbudowaliście tutaj bardzo to miejsce, zmieniliście je. No myślę, że sporo, że poprzedni właściciele, myślę, że nie poznaliby tego miejsca. No cały czas rozbudowujemy, bo to nie jest tak, że bierzemy firmę i nam wszystko sprząta i wszystko ogarnia, tak jakby, jeżeli chodzi o remonty, tylko sami po prostu uczułamy coś i staramy się po prostu co chwilę coś nowego wdrażać samemu. Co najbardziej kochasz w tym miejscu?
moją żonę. Do kogo, oczywiście. A tak poza tym, co uwielbiasz robić najbardziej? Co ciebie tutaj najbardziej relaksuje? Co ci przynosi największe szczęście? Myślę, że jak jesteśmy wspólnie razem i mamy tę chwilę dla siebie. Nie bez żalu opuszczamy to miejsce.